jest po 20 października 2016 roku. Byłem przekonany, że podium w Złotym Paździerzu 2016 jest już w zasadzie obsadzone. Tam tylko będziemy się zastanawiać, na którym miejscu. A tutaj pojawiła się premiera, na którą nikt nie czekał. Szkoła Uwodzenia Czesława M. Podium zadrżało w posadach. Tak, że po jakieś pół godzinie od rozpoczęcia seansu wyłączyłam się kompletnie. Po godzinie natomiast chciałam wyjść z kina, bo już nie mogłam tego wytrzymać. A po półtorej godziny co się stało? W zasadzie ewoluowałaś. Czego oczekujesz po filmie, który się nazywa Szkoła Uwodzenia Czesława M? Ja wiedziałam, że będzie źle. Nawet zanim pojawiły się trailery, ja wiedziałam, że będzie źle. Ale to, co ostatecznie zobaczyłam na ekranie, no powiem ci, że... Przerosło twoje oczekiwania. Przerosło moje oczekiwania. Panie i panowie, Czesław Mocny. Bez brak, proszę. Jest na fali, ludzie go kochają, to jest jego czas. O czym jest ten film tak naprawdę? Czy o Czesławie? Czy faktycznie o jakiejś szkole uwodzenia, którą Czesław zakłada? Pół godziny filmu mija, a my Czesława praktycznie nie oglądamy, tylko oglądamy dwóch stoczniowców. Którzy są zagrani tak potwornie, że nie... No i oglądamy dwóch panów, którzy wylecieli z pracy i muszą teraz, niczym bohaterowie Miodowych Lat, wymyślić jakiś wspaniały sposób na to, żeby zarobić pieniądze i żeby wyjść z długów i żeby ich małżonki były szczęśliwe i w ogóle było wszystko super. I wtedy mamy co? Dobry plan! Wpadają na doskonały pomysł, że trzeba zaangażować w to wszystko celebrytę. Celebrytę, muzyka. Żeby jego twarzą sprzedać. Potrzebujecie kogoś z twarzą? Kogoś, kogo kochają kobiety. Czesław grał koncert w Świnoujściu i jakoś tak się dziwnie złożyło, że wpadają na niego przypadkiem. Znaczy, nasi bohaterowie po prostu za jakiś tam drobny hajs mieli rozłożyć scenę po tym koncercie. Dorabiali i przypadkiem uratowali Czesława, który był zamknięty w jednej ze skrzyń. Ekscentryk! Czesław w wolnych chwilach lubi jeździć komunikacją miejską, lubi jeździć promem w te i we w te. Tak jest ekscentryczny. On inaczej nie może spać w ogóle, jak mu coś nie... No i ja rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z jakąś hiperbolą tego, jak dziwni potrafią być artyści i tak dalej, tylko że tutaj żadnego impaktu takiego, ani emocjonalnego, ani humorystycznego. Bardzo śmieszne, tak. Tak. To jest scena tańca w ogóle tej... O Jezu, pani prezes, pani ja nie prezes. Mówię, czy ona jest atrakcyjna, czy nie jest atrakcyjna, bo wydaje mi się, że chyba jest, że spoko, mamy tańczącą kobietę, ale... Dlaczego? Ale co to wniesie? Po co? Nie się obudziła ta kobiecość w końcu? Oscar Isaac pokazał, jak się robi takie sceny w poważnych filmach. To jest taki kalejdoskop żartów rodem z kabaretu. Mamy dwóch bohaterów, którzy przychodzą na pocztę albo do banku i muszą wyciągnąć pieniążki. To jest festiwal żenującego żartu. I to nie jest suchar taki właśnie... Poczciwy suchar. Ho, 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 jaki suchar, tylko mam taką... Tylko usłyszymy te żarty fantastyczne z tego filmu, jest... Świerszcze. Jezus, to śmieją się, to śmieszne. Była już jedna taka próba w Polsce stworzenia komedii, która humorem nawiązywałaby właśnie do skandynawskich filmów i był to Kebab i Horoskop. O ile tamten film niespecjalnie przypadł mi do gustu, to jednak cenię to, że podjęto pewne ryzyko i tutaj widać, że próbowano zrobić coś w ten deseń. Ja nie mam nic do Mozilla jako muzyka i jako do artysty. Jako człowieka go nie oceniam, bo nie śledzę Pudelka i tego typu rzeczy, więc Pudelek nie. Jedno, występy publiczne drugie, tak. A to jaką on jest prywatnie osobą, to jest trzecie. I ja nie wątpię, że jest dosyć ekstrawagancki, ekscentryczny. Poszedł Pesiek! Czesław! Ale to nie zmienia faktu, że artystą może być tak. Całkiem okej, okay, i tak? Film można było o nim jak najbardziej nakręcić z jajem, może zrobić coś w stylu na przykład Człowieka z Księżyca Milosza Formana, wyjętego z rzeczywistości gościa, który chce konkretnych rzeczy dokonać i nikt go nie rozumie. Polecieć jeszcze bardziej w stronę Franka. Na przykład. I to ten absurd, tę groteskę podkręcić po prostu do granic możliwości. Mógł zamieszkać u mnie, byłoby mu tu na pewno bardzo dobrze. Rano świeże powietrze, śpiew ptaków. Jak się bohaterom coś udaje, to albo z przypadku, bo ktoś postanawia im dać dużo pieniędzy, albo pożyczyć, albo ktoś jest na tyle
łaskawy, że przymknie oko na to, co widzi właśnie, co jest totalnie idiotyczne, ale powiedzą, że jeżeli Czesław jest, to jest spoko. Pozytywnym akcentem całego filmu jest to, że wszyscy na końcu tańczą rodem z Bollywoodu, tylko bez choreografii, tylko się gibają w różne strony i śpiewają, że to już jest koniec i nie wrócimy już. Boże, czyli to jest taka deklaracja, nie martwcie się, sequela nie będzie. I dlatego ja jestem strasznie zła, bo mamy bardzo dobry okres dla polskiego kina. Dopiero co świetnie oceniliśmy ostatnią rodzinę. Za chwilę będziemy oceniać Prostą historię o morderstwie, która też jest dobrym filmem. I nagle takie kukułcze jajo w ogóle, kto na to podrzucił? Dlaczego? Why? Dlaczego w tym momencie? Żeby to było w wakacje chociaż, żeby to wszyscy olali, to byłoby zupełnie co innego. Dlaczego? Jako że ostatniej rodzinie dałam 6 na 6, to tutaj dziękuję. Czesław dostaje ode mnie okrągłe 0. 0 na 6, nie? Ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega. Nie muszę się kontrolować i mówić, że no, ta część społeczeństwa może mnie za to mocno skrytykować, jeżeli polecę po całości po bandzie. Nie, to jest... I tego nie oglądajcie, po prostu szkoda pieniędzy, w kinie jest teraz mnóstwo naprawdę ciekawych filmów, nadchodzi Doktor Strange, nadchodzą kurde hollywoodzkie produkcje, które będą na poziomie. Idźcie obejrzeć Prostą historię o morderstwie, jest tak. Mordercą, prawdopodobnie też będzie dobrym filmem. Kurde, chodźcie na polskie filmy, tak. Tylko nie na to! Dokładnie. No, wzburzyliśmy się trochę, ale wracamy do oglądania serialu. Tak, oglądamy teraz Black Mirror, trzeci sezon, którego recenzja się pojawi już we wtorek. Jak myślicie, jaki cel przyświecał twórcom? Euro, dolary, złote polskie, kapusta, zielone. Dlaczego ten film powstał? Co było jego celem nadrzędnym? Czy on miał bawić, poza czy miał dostarczyć? Pieniędzy.